Obrady ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego zdominowała dyskusja o aktualnej sytuacji sanockiego szpitala. Mówiono m.in. o oddziale dziecięcym, zakaźnym i pulmonologii. Zapraszamy do obejrzenia obszernych fragmentów debaty. Jesteśmy w mojej ocenie wprowadzani w błąd różnymi informacjami. Ryzyko, które występuje i niepokojące plotki docierające coraz to z sanockiego szpitala niestety przerażają i to przerażają coraz mocniej. Patrząc na znowu odpowiedzi, które otrzymuję od Państwa, też nie są optymistyczne, ponieważ nie możemy się doprosić nawet zarysu planu naprawczego szpitala, a wiemy, że taki jest potrzebny. Jest jakiś problem dotyczący kredytu, o który Państwo się staracie, kredytu restrukturyzacyjnego w BGK, ponieważ od ubiegłego roku, już przez kilka miesięcy, tego kredytu nie otrzymaliśmy, bo cały czas czekam też na ten plan naprawczy, który miał być dostarczony. Z drugiej strony czytam na stronie internetowej, którą Państwo mi udostępniliście, że dyrektor bierze kolejne kredyty w instytucjach finansowych pozabankowych. To nie są małe, bo 6 milionów dodatkowych środków w ubiegłym roku, też kilkanaście milionów kredytów w instytucjach pozabankowych. Ja się pytam, czy Państwo udajecie osoby niewidome, zaślepione tą pogarszającą się sytuacją szpitala. Powiecie Państwo, że tam blok operacyjny. Gdy ktoś prześledzi historię szpitala, to tych inwestycji w sanockim szpitalu było mnóstwo i każda jest historyczna. Budowa lotniska, budowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Ona miała miejsce w historii sanockiego szpitala. Przeniesienie oddziałów neurologii, administracji, uruchomienie nowoczesnej kardiologii, termomodernizowanie budynków i wiele, wiele innych inwestycji, które się przytrafiły Sanokowi. To jest chluba, podobnie jak budowa bloków operacyjnych. Ale obecnie mierzymy się z olbrzymim problemem finansowym. Patrząc na historię zarządzania obecnego dyrektora w innych placówkach, to sami Państwo wiecie, nie wiem, czy udajecie, że nie wiecie, nie jest to osoba właściwa do prowadzenia tego typu placówek, a z drugiej strony nie jest to też osoba związana z naszym regionem. Doprowadzi do trudnej sytuacji, albo już doprowadził szpital, bo tego nie wiemy, nie mamy tych dokumentów finansowych i obawiam się, że wyjedzie stąd. Ja nie wiem, jak długo będzie trwała tolerancja Państwa na tą sytuację. Bo jeszcze niedawno na sesjach rozmawialiśmy o 12 milionach złotych i cały czas się to wałkuje, dwie uchwały podjęliśmy jako Rada. A z drugiej strony mamy 6 milionów wziętych teraz, na początku roku, o których nikt nic nie powiedział. Nikt nas nie uprzedził, nikt asygnując kolejne środki dla szpitala nie mówił o tym, że bierzemy. I to nie jest kredyt obrotowy, to jest kredyt, który mamy spłacić do 2029 roku. A dyrektor ostatnio, jak był na sesji, to znowu mówił, że dopiero od jesieni zaczną się spłaty kredytów, które zaciągnął w ubiegłym roku. Ja się pytam, skąd na to weźmiemy pieniądze? A jeszcze groźba likwidacji kolejnego oddziału, która spowoduje też ograniczenie finansowania naszych świadczeń, które świadczy szpital, to jest dramat. Ja nie wiem. Jesteśmy w punkcie interpelacji i zapytania. Dlatego pytam pana starosty, jak wygląda sytuacja, jak groźna jest, jeżeli chodzi o likwidację oddziału zakaźnego, o którym wspominała Komisja Zdrowia? I drugie pytanie, co zostanie zrealizowane i czy zostaną przywrócone łóżka na oddziale pediatrycznym, które usłyszeliśmy też od Komisji Zdrowia, że zostało ograniczone? Dziękuję. Pan starosta, ja tylko już po... Tak, pan starosta już będzie odpowiadał. Ja tylko widząc z wypowiedzi dzisiejszych na pewno to, o co prosił pan radny Węgrzyn, w najbliższym czasie zrobimy dużą debatę na temat szpitala, bo karygodnym jest, żebyśmy na sesjach Rady Powiatu mówili o plotkach. To muszą być bardzo poparte rzeczy, bo no, plotkować na sesjach Rady Powiatu to raczej nie będziemy. Pan radny starosta chęć. Pan starosta chęć. Dziękuję.
Więc jeśli chodzi o oddział zakaźny, to najwięcej na ten temat, że o zamknięciu oddziału, to ja słyszę tutaj wśród radnych. Myślę, że to mnie też w którymś momencie zaskoczyło, bo w ogóle takiego tematu z dyrektorem nie podnosiłem. Więc nie wiem, skąd tutaj ta sytuacja i tutaj taki kierunek niektórych osób, bo to mnie też zastanawia, o co chodzi. I jeśli chodzi o oddział dziecięcy, to obłożenie na oddziale, obłożenie łóżek na oddziale dziecięcym jest w granicach 50%, więc czy to będzie 3 łóżka więcej, czy 3 łóżka mniej, uważam, że w takim kontekście większego znaczenia nie ma. Jeśli chodzi o program naprawczy, który tutaj pan radny Niżnik się upomina, to program naprawczy był zaplanowany, że będzie przygotowany do końca kwietnia i on już jest. Z tego co wiem, wróci dyrektor z urlopu i ten temat będzie, tym sprawami możemy się zająć. A jeśli chodzi o kompetencje dyrektora, uważam, że to jest bardzo dobry dyrektor i realizuje swoje zadania tak, jak należy. Dziękuję. Panie starosto, jakby pan tylko mógł doprecyzować, czy będzie udostępniony ten program naprawczy, bo jest tu pytanie. Radny. To musi być. Dziękuję. Pan radny Węgrzyn. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem tylko zaapelować do pana radnego Niżnika i prosić go, żeby nie wprowadzał tutaj chaos i mętlik ludziom, mieszkańcom Sanoka i 100-tysięcznego powiatu sanockiego. Rola radnego, wyborcy pana radnego Niżnika wybierali nie po to, żeby zajmował się plotkami i brał udział w sesji, powoływał się jakieś doniesienia niesprawdzone i jakieś mówił o plotkach dotyczących szpitala. Ja się zastanawiam, od dłuższego czasu opozycja zaszczyt honoru sobie podjęła temat szpitala. Dramaturgia, fatalna sytuacja finansowa. Ja nie wiem, a ja bym się zapytał pana radnego Niżnika, a skąd taka troska jest ni stąd, ni zowąd o finanse sanockiego szpitala? Dlaczego nie myśli i mówi o tym, że do 2028 raty są? A dlaczego on nie wspomina o tych swoich ratach, gdzie zabrał w czasie swojej kadencji, gdzie był wtedy starostą powiatu sanockiego, gdzie, o ile pamiętam, chyba 5 kredytów wziął, konsolidacja kredytów była i te kredyty były w wysokości 38 milionów i dlatego on się nie martwi spłatą tamtych jego kredytów. Dlaczego się martwi kredytami tymi sanockiego szpitala, które są niezbędnie potrzebne do egzystencji naszego szpitala, żeby zamknąć na dzień dzisiejszy sprawy bieżące, istotne, żeby funkcjonował normalnie szpital, więc się pytam, dlaczego się taka troska z jego strony jest nie o kredyty, które na dzień dzisiejszy są rozpisane zdecydowanie dłużej, w 5 bankach, a może i więcej. Dlaczego on się teraz martwi tymi finansami i mało tego straszy? Podejrzewam, że to są akcenty polityczne. Ja doskonale sobie rozumiem i zdaję sobie sprawę. Wszyscy doskonale wiemy o tym, że wkraczamy w rok wyborczy, kolejne wybory są i ta dramaturgia i strach wyborców straszy wszystkich wokoło, że jest tak fatalna sytuacja w sanockim szpitalu. A ja uspokajam wszystkich mieszkańców Sanoka, uspokajam wszystkich mieszkańców powiatu i mówię, że nie ma potrzeby straszyć się. Rola radnego nie jest po to, żeby dramatyzować i mówić o tym strachu. Po to jesteśmy tutaj wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sytuację finansową naszego szpitala, który każdemu zależy na tym sanockim szpitalu, więc mi się wydaje, że nie ma potrzeby, żeby straszyć wszystkich innych. Jest szpital, sytuacja jest pod kontrolą, chcę wszystkich zapewnić, pana radnego Niżnika również, że jest pod kontrolą, idzie w dobrym kierunku, a dyrektora szpitala mamy najlepszego na dzień dzisiejszy, jakiego mogliśmy znaleźć i jest dobry gospodarz, idzie w dobrym kierunku i chcę wszystkich uspokoić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Niżnik ad vocem. Po pierwsze, panie Kazimierzu, powiem panu tak, że pytam o rzeczy, o których pan czytał. Nie wiem, czy pan pamięta na początku sesji. Także to nic wielkiego. Rozumiem, że pamięta pan o to.
To, że pytam o szpital, to pytam od zawsze. I zawsze się z troską wypowiadam na ten temat. A dlaczego pytam? Dlatego na przykład, że nie jestem pracownikiem Polskiej Spółki Gazowej. I mogę o to pytać. Bo ja myślę, że pan rozumie doskonale. Na miejscu. Nie na miejscu to było powiedzenie, że zaciągnęliśmy 38 milionów jako Rada w latach 2010-14, ponieważ to była konsolidacja kredytów zaciągniętych wcześniej w złej koniunkturze finansowej. Pan doskonale o tym wie, bo już panu to wielokrotnie tłumaczyłem, a jeżeli pan nie rozumie mechanizmu w rynku, że jeżeli były brane kredyty na 11%, myśmy skonsolidowali i ograniczyliśmy do 1, do 9, może pan sobie sprawdzić. Poza tym niech pan nie porównuje sytuacji, bo jeżeli popatrzy pan, bo to jest prosty rachunek. Gdy w 2010 roku w grudniu obejmowaliśmy tutaj stanowisko zarządzających powiatem, zadłużenie powiatu było na poziomie 26 milionów. Gdy kończyliśmy, było 38 milionów. Tak wie pan, 12. W ubiegłym roku, z tego co wiemy i dowiedzieliśmy się z informacji przekazanych przez szpital, został zaciągnięty kredyt na 11 milionów. Także proszę się nie martwić tym, co było w 2010-14 roku, bo jak widzimy te wszystkie zapowiedzi z tamtego okresu, że powiat tonie w ruinie i tak, okazały się nieprawdziwe. A problemem jest szpital, bo jeżeli pan przeczyta, jeżeli pan prostą rzecz wykona, poczyta o sytuacjach szpitala, które ratują się kredytami w instytucjach finansowych pozabankowych. Od 2016 roku Ministerstwo Zdrowia przygotowuje przepisy, które będą zabraniały szpitalom zaciąganie w ten sposób pożyczek i kredytów. Uważam, że nie jest to sytuacja właściwa. A dlaczego pytam? Dlatego, że nie wiem, ponieważ jak pan słyszał odpowiedź na interpelację, niechętnie udzielane są informacje, niechętnie są udostępniane dokumenty, bo jeżeli dokument jest gotowy na koniec marca, i cały miesiąc mamy na to, żeby udostępnić, to nie piszemy o tym, że będzie zarząd to analizował. Niech zarząd sobie analizuje nawet rok. Mamy 14 dni na odpowiedź na interpelację i uważam, że to nie jest odpowiedź, to jest ukrywanie dokumentów. Jeżeli państwo jako Komisja Zdrowia pytacie o to, o sytuację z oddziałem zakaźnym, o sytuację z oddziałem pediatrycznym, ja tylko to powtarzam. To co pan czyta? Dziękuję. Pan radny Zuba. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pan radny Niżnik pytał tutaj o poziom tolerancji poczynań pana dyrektora. Ja mogę mówić za siebie i powiem tak, mój poziom zaufania, a nie tolerancji do pana dyrektora wyznacza przyszłość oddziału zakaźnego. Jeśli ten oddział miałby być zlikwidowany, to mój poziom zaufania i chciałbym mieć to zaufanie jak najdłużej, o, się po prostu wyczerpie. A jeszcze tak na koniec myślę, że tutaj przychylając się do takiego no trywialnego i oczywistego wniosku, debata na temat szpitala z udziałem tutaj pana dyrektora no jest, wydaje mi się, nieodzowna, żeby przeciąć wszystkie spekulacje, plotki, aczkolwiek no ja podejmując tu z kolegami tutaj Wójciakiem i biskupem tą uchwałę odnośnie oddziału zakaźnego, za plotkarza się nie uważam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny biskup. Przypominam wszystkim, że jesteśmy w punkcie interpelacji i zapytania. Tak. Ja chciałem, no bo niestety tak tutaj padło i w formie pytania. No zasadne jest tutaj to, co mówi pan Kazimierz Węgrzyn, jak najbardziej zaproszenie dyrektora, ale nie samego dyrektora. Ja bym prosił, żeby był cały zarząd szpitala ze wszystkimi zastępcami i byśmy wtedy tutaj porozmawiali o wszystkich rzeczach i moglibyśmy zadać pytanie, czy prawdą jest, że jeżeli odejdzie jeden lekarz z oddziału zakaźnego, pani, który dla Sanoka poświęciła całe swoje życie, która dojeżdża z Krosna, pani doktor, czy automatycznie ten oddział straci, po prostu przestanie istnieć. Czy to jest prawdą? Zadamy następne pytanie. Czy etat jest łączony na zakaźnym i na pulmonologii, co wolno według przepisów, ale w momencie, kiedy stracimy zakaźny, czy stracimy też pulmonologię? Zadamy też pytanie panu dyrektorowi, czy
jeżeli nie pozwoli na dziecięcym zatrudnić 3 dodatkowych pielęgniarek, czy będzie to jednoznaczne z likwidacją 7 następnych miejsc na pediatrii. Przypominam, że jedną ustawą już żeśmy odcięli 5 łóżek. Jak dla nas ważna jest pediatria? Proszę Państwa, ja nie mówię chyba tylko za siebie. Mam 2 dzieci małych, które no tak są, że lubią chorować. I niestety ja sobie nie widzę możliwości przyjścia do sanockiego szpitala i usłyszenia informacji, że przepraszam, nie przyjmiemy, bo mamy 23 łóżka, a nie 25, tak? Z tego, co ja się orientuję, pediatria spełnia wszystkie wymogi ustawy na 30 łóżek. Zostało to ścięte z 35. Dlatego uważam, że jak najbardziej zasadny jest wniosek Kazimierza Węgrzyna, żeby porozmawiać o tym z panem dyrektorem. I porozmawiajmy o konkretach, bo po prostu te konkrety mogą zadecydować o życiu każdego z nas albo o życiu rodziny każdego z nas. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Struś. Jesteśmy w interpelacjach i zapytaniach, tak? Tak? To ja chciałem się zwrócić z zapytaniem do pana Kazimierza Węgrzyna. Panie Kazimierzu, mówi pan o tym, że szpital jest w dobrej sytuacji, będzie się rozwijał, będzie trwał i tak dalej. Wobec powyższego, czy zechce pan zapewnić nas, jak zapewnia pan o tym dobrej sytuacji szpitala, ale na zasadach tak nie. Czy nie będzie zlikwidowany oddział zakaźny? I to jest jedno. A drugie, nawiążę do tej plotki, bo również pańskiej odpowiedzi do mnie była poruszana kwestia. O plotkach, właśnie, że się posługujemy informacjami, które nie mają pokrycia. To teraz proszę spojrzeć, co to się stało. Koledzy z waszego klubu, kolega Zuba, kolega Biskup, kolega Wójciak, podjęli określone działanie w formie uchwały. Czy też się opierali na plotkach? A odpowiedzi na pytania zadane przez pana biskupa, to też są plotki? Panie Kazimierzu, i teraz też taki wątek osobisty. Niedawno spędziłem ze swoim wnukiem na pediatrii no blisko 10 dni. 10 dni z przerwą, chyba jakąś taką dwudniową przerwą. Widziałem to, co widziałem na własne oczy. I teraz nic się nie stanie, bo będzie 3 łóżka mniej, 5 łóżek mniej, 7 łóżek mniej. Stanie się. Ja sobie przypominam tu na tej sali, podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego, prosiłem bardzo usilnie o wyegzekwowanie kwoty rzędu 5-8 tysięcy złotych na założenie monitoringu dzieci na oddziale pediatrycznym. Taka kwota. Nikt z Państwa nie podjął tegoż przedsięwzięcia. Udało się nie tylko własnym sumptem, ale kolegi Niżnika z pomocą pani wójt gminy Sanok, a nie Rady Powiatu. No to panowie, albo mówicie i coś róbmy w tej materii, bo mówię róbmy. To nie jest tak, że my jesteśmy jakąś nadzwyczajną opozycją, bo tak nie jest. Tylko naprawdę nie możemy ścierpieć historii pod tytułem dzisiaj o godzinie 15 słyszymy, jak to jest cudownie, a na drugi dzień o godzinie 9 słyszymy o tragedii. W związku z tym, jeszcze raz, czy zapewni pan Wysoką Radę i nas, że nie będzie zamknięty oddział zakaźny w Sanockim Szpitalu? Dziękuję. Pan radny Węgrzyn. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ zostałem wezwany do tablicy, więc zmuszony jest no niestety coś odpowiedzieć. Panie radny Struś, pan doskonale wie o tym, że rola radnego, tak moja jak i pana, jest też taka, żeby wszystko robić, tu rady, Wysokiej Rady również, wszystko robić, żeby ten szpital utrzymać. Z tego, co mi wiadomo,
Zamknięcie szpitala zakaźnego, mnie się wydaje, że chyba to chyba nietrafiony temat i jeżeli komuś zależało na tym, żeby zrobić wielką aferę wokół szpitala, to chyba to nie w tym kierunku. Mnie się wydaje, że ten temat szpitala zakaźnego wynikał z tego, że zarząd szpitala, dyrekcja szpitala szuka intensywnie różnych rozwiązań, gdzie można by było ewentualnie znaleźć dodatkowe źródła finansowania, bieżącego finansowania szpitala. Mi się wydaje, że to było chyba rozwiązanie takie. Mogę się mylić, bo nie jestem członkiem zarządu, jestem zwykłym radnym, więc z tego, co mi wiadomo, to były rozwiązania tego typu, jak Państwo radni wszyscy wiecie, była opcja taka, że musimy utworzyć przy Sanockim Szpitalu oddział leczenia długoterminowego, bo to jest dobra realizacja, dobrze są te nadwykonania, w ogóle dobrze jest, Narodowy Fundusz finansuje właściwie, że można było poszukać tutaj jakichś finansów. I to może z tego to wynikało, ale podejrzewam, że na dzień dzisiejszy, jak myśmy kilka razy rozmawiali w tym temacie, panie starosto, ten temat chyba na dzień dzisiejszy chyba nie jest aktualny. To było jakieś głośno całkiem po prostu chyba stwierdzenie, że może by w miejsce tego szpitala można było znaleźć tam albo oddział paliatywny, leczenia długoterminowego, tego typu. To chyba szło w tym kierunku. Więc ja chyba tak to widzę, ale podejrzewam, że wyczerpujące informacje dostaniemy tutaj, jeżeli będą osoby kompetentne z dyrekcji szpitala. Tam było jeszcze, panie radny, drugie pytanie, prawda? To jest wystarczająco, tak? Dziękuję. Ja jeszcze, panie przewodniczący, chciałbym tutaj jeszcze zaapelować, zaprotestować, ponieważ tutaj wycieczkę urządza wycieczkę pan radny Niżnik pod moją osobę, więc karygodną rzeczą jest to, że pan radny zajmuje się plotkami, to jest jego sprawa prywatna, a że wyciąga na radę, to nie powinien tak robić, to jest inna sprawa, się plotkami zajmuje, to mało istotne, ale to mnie nie interesuje, ale ja chcę, panie przewodniczący, zwrócić uwagę, karygodną rzeczą jest, żeby pan radny tutaj w stosunku do mojej osoby wycieczki jakiekolwiek urządzał. Uważam, że jeżeli kto gdziekolwiek pracuje, to chyba nie rolą i misją tutaj jest zwracać komukolwiek uwagę i wycieczki pod osobę drugą urządzać. Ja się nie pytam i jego nie interesuje, czy on pracuje w urzędzie gminy, ile zarabia. Nikomu nic nie ukradłem, więc po co? Jaki związek ma Polska Spółka Gazownicza w stosunku do Sanockiego Szpitala? Ja tego nie rozumiem. I protestuję, ja nie życzę sobie tego typu wycieczek. Panie przewodniczący, pan prowadzi tutaj sesję, proszę o prowadzenie odpowiedniej dyscypliny tutaj, bo to nie pierwszy raz już tego typu wycieczki tutaj w stosunku do mojej osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odwracam, panie przewodniczący. Ale bardzo krótko, bardzo proszę. Panie Kazimierzu, jeżeli pan czyni wyrzuty do mojej osoby, to jest wszystko w porządku. Ale jeżeli pan zwróci komuś uwagę, o teraz jest, udaje pan zdziwionego. Jeżeli ktoś zwróci panu uwagę, pan nagle jest święcie oburzony. Dlatego, panie przewodniczący, ja od 5 lat słyszę w kółko tą samą bajkę, że zadłużyłem powiat. A sam pan wie, że to jest największa bzdura, jaką usłyszeliśmy z pana ust od wielu lat. Dlatego, no przecież przed chwilą pan mówił, niech pan nie udaje osoby. Sam pan doskonale wie, że od lat i zgodnie z przepisami zawsze decyduje Rada Powiatu. Także nigdy żadna jedna osoba nie jest w stanie zadłużyć powiatu, tak jak pan sugeruje. Poza tym udowodniłem już wielokrotnie, to są dokumenty dostępne, że to jest 12 milionów w skali roku, a pan powinien się martwić szpitalem i tym, co jest teraz. Bo tak jak pan grzmiał wielokrotnie na sesji, pouczał mnie, ja panu nie przerywałem, także poprosiłbym o to samo. Wielokrotnie. I jaka sytuacja jest? Okazuje się, że minie parę lat i nic się nie sprawdza z tego, co pan tutaj mówił. A wielokrotnie próbował mnie pan obrażać, sugerować, insynuować, podnosić głos. Tak jak pan radny Struś powiedział. Mówi pan raz o szpitalu, że jest wspaniała sytuacja. Za chwilę pan zmienia zdanie, mija kilka dni. Także proszę panowie, patrzeć. Jesteśmy w interpelacji i zapytania. Na swoją wiarygodność.
A jak ja będę prowadził, jak ja będę się zachowywał na sesjach, jak ja będę reprezentował swoich wyborców, to proszę zostawić mi. I to, że pytamy, będziemy zawsze pytać. I to, że pan na nas podnosi głos, sugeruje panu przewodniczącemu, żeby nas pouczał, próbuje nas pouczać. Naprawdę, my się nie boimy. Nie będziemy, nie wystraszy nas pan. Będziemy zawsze o to pytać, bo troską naszą jest szpital, powiat i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. I będziemy oczekiwali odpowiedzi rzetelnych, realnych i udostępniania dokumentów. I jeżeli z pana grupy ludzie zadają pytania, pan to czyta podczas sesji, my o to pytamy i pan na nas się oburza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta. Jeszcze tak może tutaj też precyzyjniej, jeśli chodzi o oddział dziecięcy. Szanowni Państwo, bo tak było faktycznie w 2018 roku, było na oddziale dziecięcym 35 łóżek. Teraz dostosowując się do wymogów obecnych przepisów, tych łóżek na oddziale dziecięcym jest 30. Ale to obłożenie i wykorzystanie łóżek w tym czasie to jest tak 50 parę procent, więc tu jakby takiego dużego zagrożenia nie ma i nikt tutaj nie myśli o likwidacji kolejnych, bo nie ma takiej potrzeby, żeby likwidować kolejne łóżka. To było dostosowane, przepisy się nie zmieniły, wszystko jest stabilnie, normalnie, jest zabezpieczona opieka również na oddziale dziecięcym, tak jak i w całym szpitalu sanockim. Poprawiła się, uważam, że poprawiła się sytuacja na SOR-ze w ostatnim czasie. Też tam... takie sytuacje też się mogą zdarzyć, nieprzewidziane. Także, a jeśli chodzi jeszcze ogólnie o te działania, które tam... jeśli chodzi o te porozumienia z powiatem leskim czy bieszczadzkim, no właśnie rozmawiamy w różnych kontekstach i to, że rozmawiamy tam o jakiejś tam sytuacji, w której tam analizujemy to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zakres trzech powiatów, a później no jest jakiś tam rzucony temat, jakaś możliwość, to nie oznacza, że później to będzie realizowane. Po prostu było hasło, analizujemy tą sytuację i zostawiamy, bo załóżmy dochodzimy do wniosku, że nie ma sensu. I teraz jeśli tak to będzie wyglądało, że cokolwiek byśmy tam gdzieś nie podjęli jakiegoś działania, które za chwilę sobie odrzucimy, bo nie ma racji bytu, nie możemy później tutaj się z tego tłumaczyć, no bo to jest to, teraz się tłumaczymy z jakichś tam haseł wskazanych przez jedną czy drugą stronę, no ale one są niezbędne, żeby doprowadzić do jakiegokolwiek porozumienia i do podpisania, załóżmy, jakiegoś tam tego porozumienia. Także to jest nieuniknione i musimy rozmawiać o rzeczach mniej poważnych, bardziej poważnych, żeby wypracować jakieś stanowisko później do tego porozumienia. Dziękuję. Dziękuję, pan radny biskup. Panie starosta, ja może tylko doprecyzuję to, co jeszcze przed chwilą powiedziałem odnośnie oddziału dziecięcego. Więc wprowadzona nowa ustawa wprowadziła coś takiego jak równoważnik zatrudnienia pielęgniarek na salach, na oddziałach w szpitalach. Na chwilę obecną ten równoważnik wynosi 0,6 na pediatrii i stanowi on na chwilę, około 20 pielęgniarek jest zatrudnionych w tej chwili na pediatrii. Tam 20 chyba 1 czy 20,5 etatu. I teraz co się dzieje? Sytuacja, w której ten równoważnik ma podskoczyć do góry, a ma na 0,8 spowoduje, że bez zatrudnienia trzech dodatkowych etatów musimy po prostu pozbyć się łóżek, bo nie jesteśmy w stanie ich zabezpieczyć pod względem opieki tego personelu pielęgniarskiego. I to nie jest w skali szpitala i w skali tych pieniążków, które szpital ma. Tu były starosta Niżnik mówił, że teraz jest 72 miliony, no z inwestycjami podejrzewam, że jest troszeczkę więcej. Chodzi o prostą rzecz. Nie możemy miejsca, szczególnie na pediatrii, przeliczać, że obłożenie jest tam tylko 55%. Dlaczego? Dzieci chorują w pewnych okresach
i w pewnych okresach jest tego bardzo, bardzo, że tak powiem, dużo, że faktycznie też musimy odsyłać. Ale teraz musimy popatrzeć jeszcze na jedną rzecz, ja to całkowicie ze spokojem mówię, na jedną rzecz powiązania oddziałów zakaźnego z oddziałem pediatrycznym. Dzieci, które są bardzo mocno odwodnione, w sensie, bo jest to od pochodzenia wirusowego, przeważnie nie są leczone na oddziale pediatrycznym, tylko są od razu odsyłane na zakaźny. Dlatego tak istotne jest to, aby ten zakaźny, nieważne czy to plotki, czy to nie plotki, ale żeby go utrzymać. Ja tylko przypomnę, że oświadczenie, czy inaczej, to co podjęliśmy na Komisji Zdrowia, wnioskujemy o to, żeby pan dyrektor, nie zarząd powiatu, zarząd, ale szpitala, po prostu nam też te wątpliwości rozwiał, że szpital ma mieć oddział zakaźny, że pan dyrektor walczy o lekarzy na ten oddział zakaźny i że ten oddział zakaźny będzie nadal funkcjonował tak, jak funkcjonuje.